Jak dostałem sygnał, że mogę zawalczyć z Tuszolem, to wziąłem tą walkę, bo ja osobiście wiedziałem, kim on jest. Bo oglądałem i oglądam nadal kanał Bungie. Cześć, Aleksander Flaczak, Goniec Sport, wraz ze mną Jakub Kosecki, witam. Cześć, witam wszystkich. Jak ty się czujesz po tym pierwszym debiucie na mediatreningu? No na pewno był lekki stresik, ale poradziliśmy sobie z tym i no co, jutro wielki dzień, trzeba się dobrze przygotować i na pewno ten stres jutro będzie zdecydowanie większy. Czy ty planujesz używać tutaj swoich piłkarskich umiejętności i kopnięcia będą głównie w cenie? Wiesz co, no na pewno chciałbym, aby to, że grałem w piłkę, zaowocowało jutro na macie, ale mamy różne taktyki, różne plany na tą walkę, także trzeba wybrać odpowiednią i zobaczymy, jak to wszystko się jutro ułoży. Czyli co, nie masz jeszcze planu? Jest plan, różny, ale nie zdradzę i mówię, no to tak wychodzisz, dostajesz sygnał, że idziesz się bić i trzeba najpierw pewnie zobaczyć, jak wygląda początek walki, dopiero potem obierasz kurs i na ten odpowiedni plan. I bo tak jak mówię, jeżeli plan A nie wypali, to trzeba brać plan B i tych planów jest, nie? Na jutro. Co spowodowało, że ty zgodziłeś się zawalczyć Fame MMA? Wiesz co, no potrzebowałem takiego dodatkowego bodźca, aby poczuć tą adrenalinę, ten stresik. Dostałem to, bo czy to na konferencji, czy dzisiaj na mediatreningu. Na pewno jutro też będzie, tak jak powiedziałem, zdecydowanie większy ten stresik i ta adrenalina, także no, cieszę się z tego, że tu jestem i na pewno chciałbym jutro się dobrze zaprezentować i na tym mi najbardziej zależy, nie? Aby po prostu pokazać, że dobrze przetrenowałem ten czas i pokazać się z takiej strony, aby zostać zapamiętanym. Dziś miałeś przedsmak tego, co możecie czekać jutro. Widownia no, nie dawała za wygraną, nie była, no, była bezlitosna. Jak ty sobie z tym poradzisz jutro? No zgadza się, wiesz co. No, dwa sektory wykupione. Tak, tak. To co już wcześniej powiedziałeś, że czy przełożę to, że grałem w piłkę nożną na matę. Tak samo te docinki czy okrzyki z trybun. Przyzwyczajony jestem do tego, dlatego nie zrobiło to na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. I no co, jutro po prostu wiem, że będzie zdecydowanie więcej tych kibiców ze strony Tuszola, ale nieraz sobie radziłem z takimi okrzykami i presją, więc jutro na pewno sobie też poradzę. A czy wygram, czy przegram? Nieraz już to mówiłem. Na pewno mi to życia nie zmieni, ale jako sportowiec i chęć rywalizacji chcę tą walkę jutro wygrać i taki jest mój cel. Czy ty masz podpisany kontrakt na więcej niż jedną walkę? Tak, zgadza się. Ogólnie to tam jest 5 czy 6 walk. I zobaczymy ogólnie po pierwszej walce, jakie będą odczucia i podejście moje do tego wszystkiego i też no wiadomo, że federacja też zobaczy, jak ja się zaprezentowałem i będziemy dalej gadać, nie? No dobra, no to powiedzmy, że już jesteśmy po walce, po gali i przychodzi do ciebie ktoś z Fame'u i pyta, no Kuba, na przykład, kogo ty byś chciał? Kogo ja bym chciał? Wiesz co, mam nazwiska, które naprawdę, jak o nich rozmawiam, to czuję, że podnoszą mi ciśnienie. I to jest właśnie to, ale właśnie tak, o to chodzi. I na pewno w momencie, jak dostałem sygnał, że mogę zawalczyć z Tuszolem, to wziąłem tą walkę, bo ja osobiście wiedziałem, kim on jest. Bo oglądałem i oglądam nadal kanał Bungie, więc zaakceptowałem. Jesteś fanem? Co? Można powiedzieć, że tak. Bardzo lubię ich oglądać, śmieję się praktycznie na każdym odcinku, bardzo ich lubię i szanuję, więc nie mam czegoś takiego do Tuszola, że on by mnie jeszcze napędzał taką negatywną aurą, nie? Nie ma tego, widać było, czy to na face to face, czy na konferencjach, czy dzisiaj, że bardzo spokojnie, z szacunkiem i po prostu no, tak podchodzimy do tej walki, nie? Że chcemy dać dobre show, dobre widowisko, kultura i szacunek do przeciwnika i no, to widać, nie? To widać. Okej, okay, no dobra, to powiedz mi o tym, jakie nazwiska cię wyprowadzają z równowagi. Tak, wiesz co, może... Ale co taki spokojny? Przepraszam, ale muszę ci wejść słowo. Pierwsze twoje wywiady, pamiętam, że byłeś mega mocno odpalony, a tutaj co się zmieniło? Co, spotkałem na swojej drodze, mam to szczęście, że moim trenerem jest zawodnik MMA, trener Piotr Strus, który mnie ukierunkował, który pokazał mi, jak do tego wszystkiego podejść, jak się wypowiadać i jak zmienić swoje podejście takie
można to powiedzieć, bardzo, tak mówisz, odpalony byłem i dużo mówiłem i no nie wychodziło mi to może na dobre, ale też na złe, bo ja nie zwracałem uwagi, w ogóle nie boję się tego hejtu i tej całej szydery czy żółci wylewającej się w internecie, więc żyłem i robiłem, mówiłem to co chciałem, bo się tego nie bałem, ale tak mówię, mam to szczęście, że spotkałem trenera Piotra Stursa, z którym wiele razy rozmawiałem i pokazał mi, jak do tego wszystkiego podchodzić, więc staram się po prostu jego słuchać, bo troszeczkę się go boję. Po prostu taki chcę być, nie? A nie obawiasz się tego, że przez brak takich właśnie dymów... No to mówię, potrzebuję kogoś, okay. Mam kogoś. No właśnie, wiem. Kogo? Ale może nakierujesz? Wiesz co, może powiemy po walce. Powiemy po walce, teraz skupiam się na tym, co będzie jutro. Jest walka z Tuszolem i skupiam się na tym, jak powinienem do tej walki podejść, jak tą walkę zawalczyć. A po walce będziemy może mówić więcej. Obawiasz się tego, że stres może cię sparaliżować, wychodząc do samego oktagonu? Tak, stres na pewno paraliżuje, ale kurczę, wydaje mi się, że mam to doświadczenie, bo grając w piłkę nożną, grałem przy większych trybunach, czy grałem też dla reprezentacji, gdzie wiele milionów ludzi nas oglądało. Ja zdaję sobie sprawę, że wtedy było 11 zawodników z tej samej drużyny i mogłem troszeczkę zwalić odpowiedzialność na kolegę, a tutaj jest 1-1. Muszę brać wszystko na swoje barki, więc jestem panem własnego losu, nie, w tym momencie. Okay. I zdaję sobie sprawę, że ten stresik może sprawić, że będę lekko sztywny, nie będę wykonywał tego planu, który sobie założyliśmy i nie zaprezentuję się w taki sposób, jaki chciałbym się zaprezentować i na pewno mogę się zaprezentować. Ale tak jak mówię, jestem nowicjuszem, dopiero wchodzę w ten świat, to jest dla mnie pierwsza walka, więc też biorę poprawkę na to, że nie wszystko może pójść po mojej myśli i tak, jak sobie to wszystko zaplanowałem. Okej, czy ty właśnie powiedziałeś, że zrzucałeś winę na reprezentację, jak ci nie poszło? Nie, na reprezentację, nie. Czasami jest tak, że zrzucasz odpowiedzialność na kolegę. Widzisz, że kolega jest aktualnie w tym danym meczu w lepszej formie. Widzisz, że potrafi, jak to się mówi, takim magic touch, magic pass, czy jakąś taką akcją błyskotliwą zmienić obraz meczu i po prostu ufasz temu koledze bardziej niż sobie w tym momencie, więc to jest takie może rzucanie odpowiedzialności i bardziej wiesz, że drużyna na tym zyska więcej, jeżeli dasz koledze piłkę, podasz koledze piłkę, niż sam chciałbyś rozwiązać tą sytuację po swojemu, także o to mi bardziej chodziło. Nigdy nie byłem osobą, która zwalała winę na kolegów czy na drużynę, zawsze jak coś nie wychodziło, to też wychodziłem przed kamery, mówiłem, co było nie tak, czy to z od strony zespołu, czy od mojej, a tutaj nie ma na kogo zwalić. Zostałem przygotowany przez naprawdę... Zawsze można na trenerów, na kontuzję. Nie, mam trenera, z którym wiele przepracowałem, dużo rozmów odbyłem, otaczam się ludźmi, przy których czuję się naprawdę bardzo dobrze i dzięki którym czuję się pewnie. Wychodzę na ring do oktagonu i tylko i wyłącznie wszystko leży po mojej stronie. Na nikogo z winy zwalać nie będziemy, nie będzie na pewno wymówek. Doceniamy klasę przeciwnika, ale uważam, że jestem w stanie po prostu wygrać tą walkę bez problemu, jak ten plan ułoży się rzeczywiście po mojej myśli. Jeżeli będziemy trzymać się tego, co mamy robić, to ta walka będzie zwycięska, ale na pewno też będzie fajne widowisko. Dobrze. Też o tym wszystkim chodzi, nie? To o to chodzi, robić show, dobrze się bawić, nie? Dlatego też do tego tak podchodzę. Otóż to. Dziękuję ci bardzo, Jakub. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.